Polskie Radio Białystok. W dniu wczorajszym około godziny 15 zostaliśmy wezwani do zdarzenia w Tykocinie. Z informacji uzyskanych od osoby zgłaszającej wynikało, że samochód osobowy wpadł do rzeki na wysokości klasztoru. Wczorajsze działania zakończyły się około godziny 17 z powodu zapadającego zmroku. Wczoraj nie udało się znaleźć samochodu. W dniu dzisiejszym podjęliśmy ponownie próbę odnalezienia tego samochodu, zakończoną sukcesem. Samochód został odnaleziony około 150 metrów od miejsca, gdzie wpadł do rzeki. Znajdował się na głębokości około 2 metrów, w odległości około 7-8 metrów od brzegu. Główną trudnością to oczywiście stan wody i wartki nurt. Druga sprawa to właściwie brak przejrzystości wody. Nurek, który schodził na dno, to właściwie widział tylko to na odległość swojej dłoni. Po wyciągnięciu samochodu nie stwierdziliśmy nikogo w środku. W dniu wczorajszym kierowca po prostu samodzielnie opuścił pojazd. Przez słupki, tak? Polskie Radio.